Cześć. Chcę pokazać jedną rzecz, jak zakładać schowek do motorynki. Dużo osób ma z tym problemy, tu też nie będzie łatwo, ale na pewno nie rzuci jednego błędu. Nie zakładajcie najpierw tylnego wahacza. Jest dużo łatwiej się to zgasiło wcześniej. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie to widać. Robię to nowym sprzętem po raz pierwszy. Musi to się troszeczkę rozszerzyć. Tutaj akurat weszło. Lekko nie pasuje w tym miejscu, ponieważ tam jest zbyt duży spaw, ale to będzie przykryte i nie ma problemu. Jeśli byłby tutaj wahacz, przeszkadzałby. Ja wiem, że tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale to przeszkadza naprawdę. Więc starajcie się robić to właśnie w taki sposób. Wchodzi to w miarę sprawnie. Założycie sobie później śruby. Ja za chwilę też tu założę wahacz, śruby. Postaram się na razie przymierzyć amortyzatory. Zobaczę, co mam, bo już na stanie mam ich niewiele. Chyba tylko 3 sztuki zostały i wybierzemy na razie z tego, co jest. Ewentualnie będziemy martwić się później, co się będzie działo. Jak widać, rama jest taka, jaka jest. Jest nietypowa, bo jestem też nietypowy silnik. Później jak zrobię wahacz, wbiłem tulejki są nowe jakieś, ale wyglądają na ok. Wahacz mamy, tu oczywiście lewą różne rzeczy. Powolutku się to składa, bardzo powoli, jako jednak już mniej tak jak wcześniej, ale wydaje mi się, że nie będzie problemu.